Zobaczcie, że Jezus się nie męczy nami. Codziennie ma dla nas nowe słowo, codziennie chce do nas mówić. My czasami mamy już dość mówienia do kogoś, a On się nie męczy, wciąż ma nadzieję, wciąż chce przychodzić do nas, do takich, jacy jesteśmy. To mnie zadziwia bardzo. To, że ja nie mam takiej cierpliwości, a On ma cierpliwość do nas. Z Ewangelii według świętego Łukasza. A do tłumów mówił: kiedy zobaczycie chmurę przychodzącą z zachodu, zaraz mówicie, będzie deszcz. I tak bywa. A kiedy wieje wiatr z południa, mówicie, będzie upał. I tak się dzieje. Obłudnicy, umiecie rozeznawać to, co dzieje się na ziemi i niebie, a czemu nie potraficie rozeznawać obecnego czasu? Dlaczego więc sami z siebie nie rozsądzacie, co jest słuszne? Kiedy idziesz ze swoim przeciwnikiem do urzędnika, postaraj się już w drodze zawrzeć z nim ugodę, aby cię nie zaprowadził do sędziego. Bo sędzia wyda cię strażnikowi, a strażnik zamknie cię w więzieniu. Mówię ci, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego grosza. Nie są to dla mnie łatwe słowa. Łatwe w sensie wyczucia i zrozumienia, co Pan mówi do mnie dzisiaj. Taka myśl, która mi przychodzi po czytaniu tego fragmentu, po słuchaniu, to chyba to, że czasami tak bardzo lubimy dyskutować, rozprawiać, tak mędrkować na różne tematy, na tematy dotyczące naszego kraju, polityki, na tematy historyczne. Lubimy dyskutować o chorobach, nawet o duchowości. Myślę, że Jezus może tak trochę nam o tym mówi, że potrafimy, bo mamy też dobrą wiedzę często, a nawet jeśli nie mamy, to też lubimy się wypowiedzieć, potrafimy właśnie mówić o wielu rzeczach, przewidywać, prorokować, oceniać, mówić, co kto powinien, jak to będzie najlepiej. W wielu zupełnie rzeczach znamy się na pogodzie. Natomiast sprawy, które dotyczą Pana, jakoś są często na boku. Nie brane są pod uwagę. Albo pomimo naszej wiedzy w różnych innych dziedzinach, nie mamy wiedzy w dziedzinie Bożej. Jezus mówi, umiecie rozeznawać to, co dzieje się na ziemi i niebie, a czemu nie potraficie rozeznawać obecnego czasu? Jakby mówił, macie mądrość. Macie inteligencję, macie różne środki i korzystacie z tego. A to wszystko dotyczy tego świata i tej ziemi, tej codzienności. Ale jest coś więcej. Jest ktoś więcej. Jest inny czas, inny wymiar, inna przestrzeń. Jest czas Boży, w którym żyjemy. Jest czas taki rzeczywisty, chronologiczny, ale też jest czas Boży. Pan Bóg czyni wszystko w swoim czasie. Zobaczcie, codziennie do nas mówi. Codziennie ma nowe słowo. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego z tego słowa wyłowić. Pomyślałam sobie dzisiaj, że ta Ewangelia będzie się powtarzać w ciągu naszego życia. I za każdym razem co innego możemy w niej przeczytać. Na co innego nasze serce się otworzy. Święty Paweł pisze do Koryntian hymn o miłości i pierwsze zdanie: gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Zobaczcie, to nie wszystko. Nasza mądrość, nasze mędrkowanie odnośnie tego świata, który tu jest. To nie wszystko, to za mało.
jeśli nie mamy miłości i nie rozeznajemy tego, co Pan nam mówi dziś, to jest naprawdę nic. Ten świat się skończy kiedyś i nas też tu nie będzie. Jedyne, co nam zostanie, to miłość i niebo. Chciejmy się obracać też w tym świecie Bożym. Chciejmy nabywać takiej mądrości, też wiedzy, ale też z przebywania z Panem przed Jego obliczem. Uczyć się rozeznawać, co On nam mówi, jaki jest dzisiejszy czas, czego On od nas chce teraz. Nie tylko czego chce świat, jakie są warunki, jak mamy przetrwać, jak się dobrze ulokować w tym życiu. Jest coś więcej, byśmy nie byli jak miedź brzęcząca, która dużo mówi, ale miłości z tego nie ma. To, co możemy dać, to, co możemy, w co możemy zainwestować, to na pewno miłość. Do Boga, do siebie i do drugiego brata. Dobry Ojcze, prosimy Cię o odwagę, o mądrość, o to, byśmy nie uciekali od Twojego czasu, od Twoich spraw, od Twojego spojrzenia, byśmy nie uciekali tylko w ten świat, który jest tutaj taki namacalny, dotykalny na co dzień. Byśmy nabywali też mądrości w Twoim świecie, w Twoim czasie. Byśmy rozeznawali Twoje dzieła, jak Ty działasz, gdzie Ty mówisz, jak chcesz przemawiać, co nam pokazujesz przez to, co się dzieje na świecie, co Ty chcesz powiedzieć, Panie. Prosimy Cię o taką wrażliwość serc, byśmy byli ludźmi naprawdę wrażliwymi w tym świecie, który potrzebuje tak naprawdę Twojej miłości. Potrzebuje znać Ciebie, potrzebuje mieć o Tobie wiedzę i potrzebuje doświadczać Twojej miłości nade wszystko. Ty jesteś w stanie, Panie, wszelkie nasze trudności, braki, wszelkie nasze rany zasłonić swoją miłością, wyjaśnić, wytłumaczyć. Tobie się oddajemy, Panie. Wszystkie te osoby, które proszą o modlitwę, które cierpią, ponieważ cierpią ich bliscy, oddajemy Tobie, Panie. Może to są jacyś szczególni świadkowie, ci, którzy są chorzy, szczególni świadkowie Twojej obecności, tego czasu, który jest teraz, Bożego czasu. Daj nam, Panie, też wrażliwość na nich, byśmy Ciebie mogli zobaczyć w tych osobach, które nam dajesz na drodze. Zostawiam Was, kochani, z Panem w tym Bożym czasie. To nie tylko te zegarki, które nosimy na ręku, są istotne. Boży czas jest ważny, Boże działanie. On czyni wszystko szybko w swoim czasie. On ma swój czas. Trzymajcie się z Panem Bogiem.